Już informowaliśmy kilka dni temu, że na utrzymanie schroniska miasto wyda więcej niż w 2021 roku. Jednak kwoty, które pojawiły się w najnowszym komunikacie ratusza. Po prostu zbalają z nóg. W wyniku ogłoszonych przetargów Miasto Suwałki w 2022 roku na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz ich odłów przeznaczy kwotę 1 85 605 zł. Jest to kwota o dokładnie 404 695 zł. wyższa niż zakładał to plan wydatków na bieżący rok. Podmiot, który prowadził na rzecz Miasta Suwałki schronisko w w 2021 roku i zrezygnował z tej usługi, wykonywał tę pracę za 507 252 zł, podaje magistrat. Rezygnacja dotychczasowego podmiotu nastąpiła po burzy rozpętanej przez działaczy prozwierzęcych organizacji, którzy zarzucali prowadzącemu schronisko, że między innymi nie pozwala wolontariuszom wchodzić na teren prowadzonej przez niego działalności, nie zezwala wolontariuszom na wyprowadzanie psów na spacery, przez co zaniedbuje socjalizację zwierząt czy Niedostatecznie dba o promowanie ich adopcji. Wobec narastającego konfliktu konieczne stało się znalezienie innego rozwiązania. Podstawowym problemem okazał się brak odpowiedniej dla schroniska miejskiej infrastruktury i brak możliwości szybkiego jej stworzenia. Ostatecznie po wielu tygodniach negocjacji udało się wydzierżawić teren schroniska przy ulicy Sianorzęć, ale to będzie kosztowało ponad 20 tysięcy miesięcznie. Drugi problem rozwiązał ogłoszony przetarg. Zgłosiła się jednak do niego tylko jedna dopiero co utworzona firma. Trudno więc przewidywać jak poradzi sobie z liczącą kilkaset psów sforą. Żadna z suwalskich organizacji walczących o dobrostan bezdomnych zwierząt nie wykazała najmniejszego zainteresowania możliwością zapewnienia bezdomniakom profesjonalnej opieki. Miasto mając na uwadze roszczenia potencjalnych wolontariuszy w umowie z nowym operatorem schroniska zapewniło im możliwość wstępu na teren dzierżawionej nieruchomości. Zobowiązało również nowego operatora obiektu do stworzenia odpowiedniej Strony internetowej. Umowa zacznie obowiązywać 1 marca.